Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do przeglądowego odcinka z gry Let's Get Fit na konsolę Nintendo Switch. Jakby co, to taka moja luźna interpretacja nazwy, nie są to ruchy zalecane przez wydawcę. W każdym razie, konsola Nintendo Switch doczekała się kolejnej gry, nazwijmy to treningowej. Bo zaraz po już legendarnym Ring Ficie, który chyba doprowadził nas do takiego momentu, w którym jak w latach 90. mówiliśmy, że kupujemy peceta do nauki, no to teraz spokojnie można myśleć o Switchu jako konsoli do treningu. Ale oczywiście, Ring Fit odkładamy na bok, no i dorzucamy coś nowego. Coś, co niektórym może się spodobać nawet bardziej, bo przede wszystkim mamy język polski. Jeżeli ktoś właśnie nie lubi tego motywu w grach Nintendo, że one są nieprzetłumaczone, no to tak w przypadku Let's Get Fit wszystko jest po polsku, a z tego co słyszałem nawet dubbing. Nim jednak przejdziemy do samej gry, może jeszcze szybko pokażę, co dostajemy w zestawie za około 150 zł, a mianowicie dodatkowe paski, aby jakoś sobie tutaj te pady kontrolery przymocować do ręki, do nogi, choć jeżeli ktoś naprawdę tego nie lubi, to w ustawieniach gry widziałem opcję, żeby posługiwać się w inny sposób nimi, więc przypuszczam, że wtedy trzymamy je w ręce i wykonujemy takie ćwiczenia. No a oprócz tego oczywiście w zestawie mamy samą grę. Choć no właśnie, czy możemy mówić o typowej grze, ponieważ tutaj nasza aktywność skupia się głównie na treningach, a mamy to wszystko bardzo fajnie rozpisane gdzieś w dziennych statystykach, możemy podglądać nasze postępy, jak się rozwijamy w przeciągu kolejnych dni, mamy dodatkowe wyzwania do wykonania gdzieś po drodze, rankingi ze znajomymi, trofea za regularność, no wiele takich rzeczy związanych z grywalizacją, tak to się chyba pięknie nazywało, żeby zachęcać nas do tego, aby gdzieś tutaj wskakiwać i realizować kolejne cele. Jednak cała zabawa, no właśnie, zabawa, czy całe, główny motyw tej gry to trening, zachęcić nas do ćwiczeń, a także pokazać, jak je wykonać, więc nie przeciągając specjalnie dłużej ten wstęp, zobaczmy, wyzwanie deska 3 minuty. Na stojąco to zrobimy. Bardzo fajnie, że mamy od razu pokazane, jakie partie ciała chcemy ćwiczyć, trudność wykonanego ćwiczenia. Jeżeli ktoś się boi, że pewne ćwiczenia będą dla niego zbyt trudne na początek, no to bez obaw, tworząc swoją postać, możemy określić to, na ile czujemy się na siłach, żeby wykonać jakieś wyzwanie. No tak jak widać tu sam, według całej tej listy rzeczy, jakie powybierałem, wyszło, że wyzwania poziomu drugiego. Gdzieś można trochę łatwiej, można trochę trudniej, w zależności kto, jak się czuje na siłach. Zobaczmy listę ruchów do wykonania, tak z ciekawości, jak to się prezentuje. Deska na łokciach, 64 sekundy, jedna seria. Najgorzej tylko, że jak ja tę deskę to zademonstruję, jak nie mam widoku na podłogę. Możemy ją zrobić na stojąco. No nic, albo moment, szybko podepnę drugi aparat. Tak to później bywa, jak się w CV trochę naciągnie fakty, ale jeszcze widzę, że w międzyczasie możemy zmienić naszego trenera, no właśnie, Mike, Lucy, Julia albo Jeff. Nie no, Lucy tutaj wystartowała do nas pierwsza, dajmy jej szansę, najwyżej ją zmienimy. Zmień playlistę trenera. Niech będzie, nie będziemy kombinować, dobre wibracje. Nie będziemy kombinować, przejdźmy do tej deski. Więc liczę, że nam pokażą, co my mamy tu wykonać. Deska na łokciach. Cześć, bardzo się cieszę, że Cię widzę. Tutaj ciało i umysł stanowią jedność. Zrelaksuj się i skup się na pozycji i oddechu. Okej, skup się na pozycji, zanim tak? Zanim zaczniemy, przygotuj sobie wodę w pobliżu. Jeśli potrzebujesz, możesz też korzystać z maty. No dobra, wody już nie przygotowałem, ale myślę, że możemy zaczynać, więc wbijamy. Trener zawsze rusza się niczym twoje odbicie w lustrze. Najgorzej. Upewnij się, że zaczynasz od właściwej strony i naśladuj ruchy trenera, pilnując rytmu. No, już. Zaczynamy. Dajesz, trenerze. Najgorzej. Sześćdziesiąt sekund. Oszaleli chyba. Trzymaj plecy prosto, a pośladki delikatnie podniesione. Świetnie. Możesz już przestać. A, dziękuję. O kurczę. No pięknie. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek. Ale w świetnej formie. To trzy gwiazdki na zachętę. Że kiedykolwiek jakaś gra
wyzwoli we mnie taką energię. I to, co jest miłe, spalone 63 kalorie. W przeciwieństwie do Ring Fita, gdzie mam wrażenie, że zaniżał on te spalone kalorie i to mogło trochę studzić nasz zapał do ćwiczeń, tak tutaj no liczę, że to jest właściwy wskaźnik. Także ta męka przez 64 sekundy spaliła 63 kalorie. No to idę teraz po loda i zaraz wracamy dalej do ćwiczeń. No dobra, jestem z powrotem. Zobaczmy, co tutaj nam się szykuje dalej, bo zakładam, że to jeszcze nie... A to jest wyzwanie dzienne, czyli to taki, rozumiem, taki cel na dziś, tak? Żeby zachęcić nas do tego, aby jutro wbić do gry, no i znowu wykonać jakieś zadanie. Bardzo dobrze. To w takim razie przejdźmy do treningu codziennego, bo nam wciąż mało. Chcielibyśmy poznać inne ćwiczenia, jakie tutaj mają miejsce. No i właśnie, bo często też się odnosiłem do Ring Fita, przy czym myślę, że ten tytuł powinniśmy traktować jako może uzupełnienie, czy coś, co idzie obok Ring Fita, bo jednak, jak widać, tutaj ćwiczenia mamy z nieco innego zbioru, tak jak wcześniej to gdzieś było Pilates, tak, głównie to koło wykorzystane. Tak tutaj widać, że będziemy opierać się na naszym ciele. Tak nie zdziwimy się, jakby jeszcze jakieś silne nogi podchodzą. Może jakieś pompki nam tutaj wskoczą. Gdzieś pytali się, ile pompek dziennie człowieku jesteś w stanie zrobić. No i na tej bazie no gdzieś ustalili ten poziom, ale to może szybko przelecę się tak po ćwiczeniach, żeby pokazać, co my możemy tutaj zrobić. No i to od razu też widać, tak, cel tych ćwiczeń, jakie chcemy uzyskać, no długość, ile będzie to trwało, a także kalorie, jakie możemy spalić, więc myślę, że też z góry fajne założenie, czy sam poziom trudności, jak widać, dwójeczka, trójeczka, jedynka, łatwo w sam raz i tak dalej, więc wybierzmy jeden z treningów, bo z tego co widzę 15 minut, może dwa nawet zrobimy, o ile damy radę. Ciało na plażę. No dobra, zbliża się taki motyw, zróbmy ciało na plażę, pokaż co tu masz. Czy chcesz wykonać rozgrzewkę? Nie, już się rozgrzeliśmy na podłodze. Nie. Ale wyróbcie rozgrzewkę, nie? Nie róbcie tego w domu, w sensie nie róbcie nierozgrzewek, czyli róbcie rozgrzewki w domu. O, może tak będzie lepiej. No to tak, na rzecz programu pokażę, czym się kończy nierobienie rozgrzewek, może tak. I co nas tutaj czeka? Nożyce rękoma. Cios pięścią, dotykanie nieba, łyżwiarze, deska z dotknięciem barku. Ale to tam taki. Mam barek, ale to nie wiem, czy z deski go chwycę. Pajacyki w desce? Dotykanie barku w pozycji stojącej, no dobra. Zobaczmy, co mam wymyśli. Tutaj jeszcze widzę, że mamy samouczek, jakbyśmy chcieli zobaczyć, o co im chodzi. Na przykład tak, obejrzyj tutaj. Obejrzyj samouczek, jak wygląda deska z barku. Przytrzymaj pozycję deski, trzymając plecy prosto. Dotknij dłonią barku drugiej ręki. A, takiego barku. Następnie powtórz ruch drugą ręką. Patrz w dół na ziemię, tak aby szyja była wyprostowana. Słuchaj instrukcji trenera. Okej. No myślę, że damy radę. Dobra. Jakby jeszcze spojrzę na to, ale rozumiem, że jakbyśmy czuli się zagubieni, to mamy jeszcze wytłumaczone wszystko krok po kroku, tak? Wizualnie. Delikatnie rozstaw nogi, jedną ręką sięgnij w górę przeciwną stronę, delikatnie obracaj miednicą. Okej, okay. I pokaż nam jeszcze krok po kroku, step by step. A, możemy zatrzymać. Pszt. Nie, to w ten stronę. Pszt. Ck. Takim tanecznym ruchem. Dobra, będzie dobrze. Czuję, że możemy wbijać. 15 minut jest nasze, 400 kalorii również. Odpoczynek 60 sekund, oszaleli 3 serie? Zróbmy to. Let's get fit, no. Prawa ręka, zanim rozpoczniesz. Chcesz zacząć się ruszać? No, to zaczynamy. Na początek nożyce rękoma. Myślę, że to nie będzie jakieś wyjątkowo skomplikowane. Ale tak teraz widać po tej liście ćwiczeń. No, to pokazuje, jak ten tytuł jest inny w stosunku do wspomnianego dzisiaj Ring Fita. No nie bez powodu do niego się odnoszę, tak? Jeżeli ktoś ćwiczy na Switchu, to na pewno gdzieś przynajmniej otarł się o tamten tytuł, a prawdopodobnie ma go w domu. Więc tutaj jest świetne uzupełnienie o zupełnie inne ćwiczenia, a do tego jeszcze całkiem fajny taki program zachęcający nas do tego, aby wracać, ćwiczyć. No, myślę, że tytuł skupiony głównie na osobach, które chcą ćwiczyć, a niekoniecznie tak to bywało w tym tytule z kółkiem, przeżywać jakąś przygodę, historię i gdzieś tam w tle te ćwiczenia odbywać. Nie? To wszystko ma swoje plusy i minusy, jak to mówią. Kolejna seria. Cios pięścią? No to dajesz. Dawaj na ring.
Za szybko? Chyba za szybko. Lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Ja no to tak te kalorie mogę palić. No jak widać, ten poziom drugi, przynajmniej na ten moment, nie jest jeszcze aż taki trudny, chociaż czuję, że się ruszam, tak? To jest zawsze coś więcej niż w typowych produkcjach, nawet VR-owych. Kiedyś myślałem, najpierw prawa strona, co robimy? Dotykamy nieba? A, to te... Mam nadzieję, że dobry kierunek. Później nas ocenią. Nie ocenia zresztą kolego. Tak, kiedyś myślałem, że VR-y będą właśnie takim sprzętem, który nas trochę rozrusza, wyciągnie do ćwiczeń, ale ostatecznie, no być może przez wielkość gogli, nie do końca. A my jeszcze nogą powinniśmy ruszać. I krok. Później ocenią nasz brak ruchu nogą. Nie do końca chyba przez te gogle udało się to VR-om. Natomiast Switch naprawdę bardzo fajnie obrał tę ścieżkę i gdzieś powoli zajmuje tę niszę. Łyżwiarze. Ach, to pamiętam z WF-u. Czekaj. Prawa, lewa. Pytanie, czy prawa ręka, czy prawa noga? Prawa, lewa. Chyba na odwrót powinienem mieć. Teraz lewa. Ja już przestał liczyć. Zrezygnował. Nie przestawaj. A, dziękuję. Pewne przypadki są na tyle beznadziejne, że lepiej być cicho. Ja, no dobrze robi, dobrze robi. Prawa, tak nas tutaj oceni. Zostało jedno. No i właśnie, samo odliczanie to ile nam do końca zostało. Ile jeszcze wytrzymać? 60 sekund odpoczynku. Więc mam wrażenie, że te ćwiczenia są też dużo bardziej przemyślane. Lewa, a czekaj! Prawa, lewa, to nie było się 60 sekund odpoczynku. Lewa, prawa, nie wierzę ci, kolego. Oszukał nas. Po prostu płoniesz. Aj, ta tak. Ten... To zdecydujesz, co? Co ty chcesz podbijać? Jeszcze trochę więcej. Zostało jedno. Jak tak dalej pójdzie, to dojdziemy do zera. Kolejna seria. Cóż tym razem nam to wskakuje. Odpoczynek. Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden i dwa. Prawie koniec. Zostało jedno. Okej. Okay. Chyba nie dojdziemy do etapu odpoczynek. Dotykanie barków w pozycji stojącej. Zaczynamy. To chyba będzie spoko. Co za energia. No więc... odpoczynek, dobra. Zróbmy sobie krótką przerwę. No i faktycznie, nie ukrywam, że można się zmęczyć. Podoba mi się to, że jest to wszystko, jeżeli chodzi o ćwiczenia, tak fajnie przemyślane. Takim moim trochę nieprofesjonalnym okiem, jeżeli chodzi o treningi. No muszę stwierdzić, że podoba mi się, że o tutaj masz odpoczynek, 60 sekund, napij się wody, odsapnij, wyrównaj oddech i lecimy dalej. I to wszystko jest też tak dalej tu zaprezentowane, co mamy robić. Jednocześnie nie czuję się jeszcze jakoś wyjątkowo przemęczony, chociaż zobaczymy, 15 minut cały trening. A co? A seria druga, czyli co? Powtóreczka tego, co robiliśmy. Myślę, że jestem w stanie przeżyć. Z jednej strony chciałbym przejść cały trening, tak żeby zobaczyć podsumowanie. Jak nam to ocenią? Z drugiej, chciałbym też pokazać nieco więcej ćwiczeń na tym nagraniu, bo zakładam, że no to jest energia biorąca się dopiero z jednej partii, a później będziemy widzieli jakieś kolejne wyzwania. Może pompeczki, może gwiazdy. Więc tak szybko dobijmy do końca serii, już nie będę zamęczał tutaj widokami. Jeszcze bardziej podbijmy tętno. Świetnie, trzymaj tak dalej. Dobrze, nie przestawaj. Prawie koniec. No proszę, i kolejna seria za nami. I przyznam, to co mi się podoba, chociaż to oceniam tutaj poziom drugi, nie wiem jeszcze jak pierwszy ani trzeci wygląda, ale że te ćwiczenia są z jednej strony lekkie do wykonania, z drugiej tak widać powoli, powoli już gdzieś na twarzy zaczyna pojawiać się zmęczenie. A to dopiero początek naszej przygody, więc zobaczymy jak to się zakończy. Ale też naszło mnie takie przemyślenie podczas tej serii. Podoba mi się ten system dziennych zadań, że tam mamy wejść tylko
na minutę do trzech, bo tak widzieliśmy tam, zakładają, że te dzienne wyzwania maksymalnie 3 minuty nam zajmą, zaliczyć to dzienne zadanie, wyłączyć. Tak nawet, że jakby się nam nie chciało robić treningu, to żeby chociaż coś każdego dnia zrobić. I przyznam, że w tym roku mieliśmy takie wyzwanie ze znajomymi, żeby zrobić kilka pompek praktycznie każdego, no 3 razy w tygodniu, tak? Kontrolowaliśmy się, badaliśmy, jak to wychodzi. No i przyznam, okay, że to dało naprawdę fajne efekty. Kilka pompek 3 razy w tygodniu, a efekt po 4 miesiącach był no niewiarygodny. Więc to jest właśnie chyba też taka trochę fajna natura ćwiczeń, że niewiele trzeba, ale systematyczność robi robotę. I tutaj ten tytuł, mam wrażenie, że idzie właśnie w kierunku tej systematyczności, że to może nam pozwolić niekoniecznie, żeby się przemęczać, przeciążać, tak? Tutaj nie wykonamy ćwiczeń jak na siłowni. Przypuszczam, że też jakieś masy wielkiej muskulatury tymi rzeczami tu nie zbudujemy. No, w końcu to taki bardziej fitness, nie? Czyli kierunek cardio, coś tutaj zrzucić trochę ciałka, no i jednocześnie fajnie zadbać o tę naszą kondycję. No dobra, ale dbając o kondycję, zaraz widzimy się po trzeciej serii. Te ćwiczenia, które robimy w pionie, jakieś wymachy rękoma, są sczytywane idealnie, tak? Tutaj można fajnie dograć tempo. Ja jeszcze za to pracuję nad tymi, powiedzmy, w parterze na dole, bo tam nie do końca to tempo jeszcze mogę wyczuć. Być może ten kontroler powinienem mieć bardziej z boku, więc nad tym jeszcze pracujemy, ale gratulacje jest to zawsze są. Jak? Ale na zachętę, kolego, 3 gwiazdki. Do zobaczenia wkrótce. No i właśnie, tak jak nam Ring Fit zaniżał dość mocno kalorie, tak się zastanawiam, czy te 15 minut było rzeczywiście warte 500 kalorii, czy aż tyle się udało spalić. Patrząc na to, jak czasem gdzieś tam sobie pójdę pobiegać, no to 500 kalorii to tak, no, z pół godziny biegania, takiego trochę szybszego biegu. Tu wydaje mi się, że jestem trochę mniej zmęczony, ale jeżeli palimy tyle, dzięki tym ćwiczeniom, to jest pięknie. Ale nawet jeżeli to by było 250 kalorii, a nie 509, to myślę, że to jest i tak warte. A w sumie ta nadwyżka kalorii, o ile sobie nie liczymy tego tak, że ha, spaliłem teraz 500 kalorii, no to mogę iść po muffinka. No to jeżeli tego tak nie liczymy, no to jest fajna zachęta. Gorzej tylko jakby ktoś chciał w oparciu o te kalorie gdzieś sobie liczyć też dietę, że zrobię tutaj po 3 razy po 15 minut, no i idziemy po czekoladę, nie? Bo 1500 kalorii to zaraz nas nie będzie. Padam z nóg, było za trudno? Nie, w porządku, było sam. Nie czuję zmęczenia, było za łatwo, lecimy na następne. Czy chcesz się wyciszyć? Nie, czemu chcecie wyciszyć? Jeśli to twój ostatni trening w tej sesji zaliczony, nie będziemy się wyciszać. Na wyciszenie przyjdzie czas, zróbmy jeszcze jeden trening. Tak się zastanawiam. Dzień pierwszy, proszę bardzo, zaliczony. Trening niestandardowy, jeśli chcesz utworzyć własny trening. A, czyli rozumiem. Patrząc... No to zobaczmy, jaki mamy zakres ćwiczeń. Wejdźmy do treningu niestandardowego. Modelowanie, ogólnie pełny trening. Krótki, intensywny trening. HIIT, siła, spalanie kalorii, rytmiczne, dobre samopoczucie. A, czyli tu mamy rozpisane wszystko to, co byśmy chcieli. Siła, kardio, rozciąganie, równowaga, czyli mamy też trening skupiony na rozciąganiu. To jest fajne, czyli rozumiem też tam coś może nawet w kierunku idącym w stronę medytacji też, patrząc na to wyciszanie się. Poszczególne części ciała, co byśmy chcieli tutaj przećwiczyć? Ramiona, ręce, wszystko fajnie. Nie, nogi wyłącz. To po co komu nogi? Dobra, trudność. O! Proszę bardzo, myślałem, że 1, 2, 3 to jest ten maks, jeżeli chodzi o poziomy trudności, a tutaj jeszcze wchodzi 4 i 5. Przypuszczam, że wchodzi wtedy wyższe tempo, może też większa liczba powtórzeń. A więc widać, czas trwania 20 minut. Jakbyśmy zmienili na przykład sobie na 20 minut, 1144 kalorie. A jeżeli zmienimy 20 minut i dorzucimy zbyt trudne, to ja wolę na jedyneczce ćwiczyć. Kalorie te same, a się nie napracujemy. Czy czujesz ból ramion, dolna część pleców, kolana? Tak, to jest 30, nie? Over 30. Lucy, chodź tu, Julia. Przeprowadź nas przez ten trening. Zobaczymy, jak z tym bólem pójdzie. Chcę zobaczyć, jakie ćwiczenia zaproponują pod ten trening. To jest 20 minut, jest co tutaj robić. W miarę intuicyjne to jest, tak? Tylko trzeba w głowie przestawić sobie, że patrzymy na te wskaźniki tak, jak one są tu na ręce i tak samo sterujemy analogiem, tak, jest na ręce, a nie tak, jakbyśmy trzymali normalnie pada. Tak, stąd też jeszcze nie do końca nasze zrozumienie. Jest jakieś tutaj dla nas.
Kopnięcia w okrężnicę? Czekaj, jak to działa? Jak to działa? Pajacyki. No dobra, nie wiem jak to wygeneruje podobnie. Ponownie, no to zobaczmy, co tu mamy. Mostek. Kopnięcie w okrężnicę, prostowanie pleców, przyciąganie kolan, pajacyki, krążenie ramionami w tył, wykop w przód. Czyli co, to możemy losowe ćwiczenia. Wygeneruj ponownie, dotykanie nieba, przytrzymanie przysiadu, wznosy nogą do przodu, pięto pośladki, brzuszek, dotykanie kostek, naprzemienne otwarte, okej. Okay. Tak, wydaje mi się, że wiele z tych ćwiczeń możemy kojarzyć też z naszych lekcji WF-u. Tak przynajmniej jak ja tam kojarzę swój WF, to coś takiego się tam przewijało w dużym zakresie. Supermeny, wykopki, brzuszki z dotykaniem kostek, rowerek, krążenie ramion. Może wyłączmy na chwilę tylko jeszcze ten ból życia. A nie. I zobaczmy, co teraz wykreuje nam świat. Wykroki w bok, brzuszki z wyciąganiem ramion, pełne unoszenie ramion, rowerek, hydranty? No pięknie. Dotykanie barków w pozycji stojącej, mostek, okej. Okay. Czyli wyobrażałem sobie trochę ten trening niestandardowy, że sami będziemy sobie dobierać ćwiczenia i z nich stworzymy jakąś serię. Tutaj jak widać wybieramy tylko nasze preferencje, a gra już dobierze odpowiedni trening. Może tak, żeby nas zaskoczyć, tak? Warto mieć to na uwadze. Trening niestandardowy, całego ciała, średni, łatwy, wzmocnienie rąk, ręce ze stali, kardio, brzuchy, pośladki, wzmocnienie nóg, nogi ze stali, elastyczność, równowaga, plecy, spalanie kalorii, sztuk walki. A to zobaczmy, jak to te sztuki walki nam wyglądają. Z ciekawości, czy możemy się czegoś nauczyć. Ja to oczywiście odnoszę tę całą naukę do profesjonalistów w komentarzach, bo to tak amatorsko, telewizor, treningi, cios pięścią. Wznosy nogą do przodu, okej. Okay. Wykopki w przód, to tak bardziej, tak? Kopnięcie kolana, a jest coś na low kicki? Pompki, oj, a to jest samouczek pompek? Pompki, pokaż samouczki. Jak to wygląda? Przez cały ruch trzymaj plecy prosto, bez wyginania. Zacznij od opuszczenia ciała do momentu, aż klatką piersiową dotkniesz ziemi. Następnie podciągnij się, trzymając plecy prosto, równo z nogami. No dobra, fajny ten trening. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy na liście. O proszę, czyli w tym wszystkim kryje się jeszcze ta wspomniana rozgrzewka. To zobaczmy, jak wygląda zwykła rozgrzewka, tak? Na koniec zróbmy jeszcze rozgrzewkę, wyciszenie. No tych ćwiczeń jest co niemiara, więc no, dla osób, które szukają jakiejś inspiracji do tego, co i jak możemy tam zrobić, no to myślę, że się znajdzie trochę tego. Jedna seria. Okej, okay. Przeprowadź nas. Lucy na imię chyba miała. Chcesz zacząć się ruszać? Pewnie. Dam radę. Dajesz. Krążenie szyi, czyli co? Rozgrzejmy się i przygotujmy do ćwiczeń. Okej. Chociaż czy jestem bliski tego, że coś mi strzyknęło w karku? Skłony w przód. Trzy skłony. To jest rozgrzewka krótka. O! A, moment, trzymaj. Dobra, już wszystkie trzy minęły? A, wszystkie trzy, następny ruch. Dobra, rozciąganie mięśni. Skomplikowane. Prawa noga. A bo co na 3 sekundy. Dobra, to tłumaczę trochę naszą walkę z bólem. Raz, dwa. A, czuję, że następne ćwiczenie to jest stworzone dla mnie. Zachowaj spokój i oddychaj. Cyk, jak na hula hopie, nie? To może trwać. A druga strona, tak? No. Sreliwie, trzeba się odkręcić. Skręty tułowia. Okej. Czy rzeczywiście taka też jak na WF-ie, nie? Co prawda myślę, że do tego, żeby to pięknie wyglądało, no to warto przejść gdzieś przez te ćwiczenia, tak nie skupiać się mocno, tak ja tutaj na kamerze czy na sobie, a patrzeć na to, co dzieje się na ekranie, tak? I no, nie od razu Rzym zbudowano. Więc no warto nabrać trochę wprawy, jak wykonać poprawnie te ćwiczenia. Szczególnie te w parterze, bo przyznam, że to nie jest wcale takie proste, żeby być gdzieś tam na ziemi i patrzeć, co ta postać robi na telewizorze. Ale no, dlatego może warto nawet sobie odpuścić jedną serię, zobaczyć, jak dane ćwiczenie wygląda, albo w ogóle przed rozpoczęciem działań odpalić sobie samouczek, jak dane ćwiczenie wygląda i później je powtórzyć. I najwyżej podsłuchać, tak? Co to jest? Krążenie... A! Hola! O kurcz! Ojej!
No, bo nie skończyłem myśli. I później najwyżej powtórzyć i wsłuchać się w to, co dzieje się na ekranie, no bo o ile to nie jest rozgrzewka, no to tak, gdzieś mieliśmy wcześniej te ćwiczenia, tam mogliśmy wyczuć to, że robimy coś źle albo robimy coś dobrze. Będąc przy paskach, tutaj na noc, jogging, okej. Okay. To trochę zauważyłem ten sam może problem, nie problem, pewnie lepiej by było w krótkich spodenkach albo jakichś obcisłych spodniach ćwiczyć, ale trochę ten pasek na noce potrafi się zsuwać. Ale to samo mieliśmy i w Switch Sportsach i w Ring Ficie, tak, a przynajmniej ja miałem, nie? Bo zawsze gdzieś tutaj na te luźne dresy to nakładam. Nie jest mocno ściśnięte, bo lubię mieć przepływ krwi w nocy. No, ale też nie trzeba tego tak często poprawiać, tak? Myślę, że akurat na jedną partię treningową jest wszystko ok, to się trzyma. Pokażcie nam jeszcze wyciszenie, bo jestem niezwykle ciekaw, jak ono się tu prezentuje. Wyciszenie. To co, mamy po prostu nic nie gadać? 3:20 i... Wyciszenie. Co ty tam chcesz robić z tą nogą do przodu? Dobra, na żywioł. Wycisz nas, koleżanko. I... Czyli po prostu mamy stanąć i to sobie tak... Trening dowolny, tak? Zabawa dowolna. Macie piłę, idźcie grać. O! No ja się... nie zgrzałem, ale aparat się przegrzał, tak? Takie gorące sceny tutaj były rozgrywane. Ja zawsze mogę zejść na ziemię, uda mi się to wyciszyć, choć aparacie. No i tak to się prezentuje. Let's get fit pokrótce. Te ćwiczenie, jakie tutaj możemy wykonać. Trzymaj tak dalej, a cały wysiłek się opłaci. Otóż to, no i wyciszenie zrobiliśmy na 3 gwiazdki. Przyznam, że podoba mi się ta koncepcja zabawy. Co prawda nie chciałbym oceniać tak, żeby ktoś tutaj pytał się mnie, że warto, nie warto, ponieważ tak zaznaczyłem gdzieś na początku, jest to odcinek, który powstaje we współpracy z wydawcą i staram się w takich sytuacjach nie oceniać tych tytułów. Jeżeli coś się pojawiło, no to po prostu ja lubię ćwiczenia, tak? Mimo, że może po mnie nie widać, ja lubię jak znajdę jakąś taką motywację do ruchu i to pobudza we mnie takie pozytywne emocje, więc dużo takich kwestii stąd się bierze. Liczę, że w komentarzach kilka osób, które znają się nieco lepiej na tym wszystkim, to jest pokazane, wszystko co spaliliśmy, co zrobiliśmy, czas gry. No właśnie. A tutaj możemy się ścigać. Niebawem pierwsze miejsce będziemy mogli w rankingu światowym. O kurczę, ale mam wyzwanie do jutra. Pierwsze miejsce w rankingu światowym. Choć przez chwilę. Trofea za trening drugiego poziomu. Wykonaj treningi. Czas trwania, aby odblokować. Wiele treningów. No i nasze tutaj osiągnięcia właśnie z tej grywalizacji, tak? Powiedzmy achievementy do zdobycia. Fajna sprawa. Może nawet, bo tak na początku odnosiłem się właśnie do Ring Fita, ale po całej naszej serii ćwiczeń i tym, jak tutaj się trochę zmęczyliśmy razem, muszę stwierdzić, że to jest tytuł zupełnie inny i celujący w inne ćwiczenia i celujący też chyba w nieco może czasem inne osoby. Znaczy inaczej, jak ktoś chce ćwiczyć, to się będzie bawił i dobrze i tutaj, ale załóżmy, jeżeli ktoś chce ćwiczyć w ramach tam przeżywania jakiejś przygody, no to tam w Ring Ficie coś takiego mamy. Tutaj jest pełne skupienie na treningu, tak? Na jakości tych ćwiczeń, pomysłowości, ale myślę, że mniej więcej po tym odcinku można wyciągnąć, co i jak to wygląda. Zresztą na tym też mi zależało, przygotowując to wideo. No i zachęcając do ćwiczeń, bo tak jak w zeszłym roku, tak jak i w tym, spoćmy się, bo to jest naprawdę fajne, zdrowe i przyjemne. Szczególnie jeżeli tutaj gra dba o nasz ból pleców i wszystkie inne bóle. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!